Witam wszystkich w moim filmie. Tu Mateusz Maciejewski. W filmie tym będę mówić o funkcjach określonych w przestrzeni euklidesowej i o wartościach w przestrzeni euklidesowej. Wprowadzę pojęcie ciągłości takich funkcji oraz granicy funkcji. Następnie podam kilka przykładów weryfikacji ciągłości oraz liczenia granic. Co prawda, pojęcie ciągłości można zdefiniować dla dowolnej przestrzeni metrycznej, jednak ja skupię się na przypadku prostym, na przypadku przestrzeni R do N tej. Mam nadzieję, że pojęcie ciągłości funkcji określonej na podzbiorze zbiorów rzeczywistych jest dobrze znane. Tutaj przypomnę, funkcja f, określona na pewnym podzbiorze d prostej rzeczywistej, o wartościach w prostej rzeczywistej, jest ciągła w punkcie x z dziedziny, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego epsilona większego od zera istnieje delta większe od zera, także dla każdego y z dziedziny, jeśli odległość y od x, czyli wartość bezwzględna z różnicy y i x, jest mniejsza od delta, to odległość między f od y i f od x, czyli wartość bezwzględna z różnicy f od y i f od x, jest mniejsza od epsilona. Jest to definicja Cauchy'ego. Podobnie definiuje się ciągłość w sensie Cauchy'ego dla przestrzeni euklidesowej. Różnica polega tylko na zamianie wartości bezwzględnej na normę. I tak, funkcja f określona na podzbiorze r do m tej i o wartościach w r do k tej jest ciągła w punkcie x wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego epsilona większego od zera istnieje delta większa od zera, taka, że dla każdego y z dziedziny, jeśli odległość w sensie normy y od x jest mniejsza od delty, czyli norma z różnicy jest mniejsza od delty, to wtedy odległość w sensie normy, czyli norma z różnicy wartości f od y i f od x, jest mniejsza od epsilona. Tutaj mała uwaga. Powyższa definicja nie zależy zupełnie od normy w przestrzeniach r do mt i r do kt, ponieważ wszystkie normy w przestrzeniach euklidesowych są równoważne. W szczególności można rozważać wymienione tutaj normy. Nadmienię, że w przypadku funkcji między przestrzeniami metrycznymi odległość wyrażoną jako norma z różnicy należy zastąpić odległością danej przestrzeni metrycznej, czyli metryką. Ciągłość w sensie Heinego. Najpierw przypadek Państwu znany, funkcja określona na prostej rzeczywistej. Funkcja f jest ciągła w punkcie x z dziedziny wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu xn punktów z dziedziny, jeśli ciąg xn zbiega do x, to ciąg wartości f od xn zbiega do wartości f w punkcie x. I teraz definicja w sytuacji ogólniejszej. Funkcja f określona na pewnym podzbiorze d przestrzeni r do m tej o wartościach w przestrzeni r do k tej jest ciągła w punkcie x z dziedziny wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu xn z dziedziny, jeśli ciąg xn zbiega do x, to wtedy ciąg wartości f od xn zbiega do wartości f od x. Przypomnijmy, że w przestrzeniach r do m tej zbieżność ciągu oznacza zbieżność powspółrzędnych, czyli xn zbiega do x, co jest równoważne temu, że norma z różnicy x i xn zbiega do zera, wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie współrzędne ciągu xn zbiegają do współrzędnej punktu x. Definicja ciągłości funkcji określonej w przestrzeni metrycznej pozostaje zupełnie bez zmian. I teraz ważne twierdzenie. Niech f będzie określona z przestrzeni r do m tej do r do k tej, będzie funkcją ciągłą. Niech u będzie zbiorem otwartym w r do k tej, czyli w przeciwdziedzinie. Zaś c zbiorem domkniętym też w r do k tej. Wtedy przeciwobraz u poprzez f jest zbiorem otwartym w r do m tej, zaś przeciwobraz c jest zbiorem domkniętym. Czyli można powiedzieć, że funkcje ciągłe zachowują otwartość i domkniętość zbiorów poprzez przeciwobrazy. Stwierdzenie to wykorzystane było w filmiku o liczeniu domknięć i wnętrz zbiorów. Można wrócić tam do odpowiedniego zadania, by lepiej zrozumieć przydatność tego twierdzenia. Niech f będzie funkcją między przestrzeniami euklidesowymi. Niech x z kreską będzie punktem skupienia dziedziny d, to znaczy x należy do domknięcia różnicy zbioru d i zbioru jednoelementowego x z kreską.
Oznacza to, że w każdym otoczeniu punktu X znajdują się punkty ze zbioru różne od tego punktu. I mamy definicję. Granica w sensie Heinego. Powiemy, że granica funkcji f w punkcie x z kreską równa się g wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu punktów z d z wyrzuceniem punktu x z kreską, jeśli ciąg xn zbiega do x, to f od xn zbiega do g. Podobnie definiuje się granicę w sensie Cauchy'ego. Powiemy, że granica funkcji f w punkcie x z kreską równa się g wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego epsilona większego od zera istnieje delta większa od zera, taka, że dla każdego punktu x z dziedziny różnego od x z kreską, jeśli odległość między x i x z kreską jest mniejsza od delta, to odległość między f od x i g jest mniejsza od epsilona. Łatwo się domyślić, że funkcja f jest ciągła w punkcie x z kreską z dziedziny, wtedy i tylko wtedy, gdy x z kreską jest izolowanym punktem dziedziny, czyli w pewnym otoczeniu nie ma żadnych innych punktów z dziedziny, lub granica funkcji f w punkcie x z kreską jest równa wartości funkcji f w punkcie x z kreską. Pierwsze zadanie. Udowodnij, że podana tutaj funkcja dwóch zmiennych jest ciągła. Wykorzystamy definicję Heinego ciągłości. Niech punkt xy należy do r kwadrat oraz niech ciąg xn, yn zbiegający do punktu xy będą dowolne. Oczywiście xn zbiega do x oraz yn zbiega do y, ponieważ mamy zbieżność powspółrzędnych. Korzystając z odpowiednich twierdzeń, czyli stwierdzeń o granicy iloczynu oraz różnicy dla ciągów rzeczywistych, otrzymujemy, że f od xn, yn, co jest równe xn kwadrat minus xn, yn, zbiega do x kwadrat minus xy, a to się równa f od xy. To dowodzi, że funkcja f jest ciągła. Zadanie drugie. Udowodnij, że funkcja f dana następującym wzorem, który jest tutaj podany, jest ciągła. Zauważmy, że dla punktów różnych od 0, 0 mamy jeden wzór. Jeśli zaś x równa się y równa się 0, to mianownik tego ułamka jest równy 0 i wtedy jako wartość funkcji kładziemy wartość 0. I zaczynamy. Ciągłość w punktach xy różnych od 0, 0 dowodzi się analogicznie jak w poprzednim zadaniu. Zupełnie tak samo. Udowodnijmy w takim razie ciągłość w punkcie 0, 0. Niech punkt xy będzie różny od punktu 0, 0. Wtedy mamy następujące oszacowanie. Wartość bezwzględna z f od xy równa się takiemu ułamkowi, który jest tu podany. Zastosowaliśmy po prostu wartość bezwzględną. Następnie wyłączamy wartość bezwzględną z y. Pierwszy czynnik w tym iloczynie można oszacować przez jedną drugą. I ostatecznie dostajemy, że wartość wyrażenia jest mniejsza od wartość bezwzględna z y przez 2. Do oszacowania tego czynnika wykorzystaliśmy nierówność, która tutaj jest podana. X kwadrat plus y kwadrat jest większe równe od 2 razy wartość bezwzględna z xy, wynikającą z oczywistej nierówności kwadrat różnicy jest nieujemny. Jeśli więc norma punktu xy jest mniejsza od epsilona, to w szczególności wartość bezwzględna z y jest mniejsza od epsilona, jest to prawdą dla na przykład normy euklidesowej, i w konsekwencji wartość bezwzględna z f od xy jest mniejsza od epsilon przez 2, a to jest mniejsza od epsilona. A zatem z definicji Cauchy'ego granicy dostajemy, że granica funkcji f w punkcie 0, 0 jest równa 0. Proszę przyjrzeć się definicji Cauchy'ego, która była bodajże dwa ekrany wcześniej, i zobaczyć, że udowodniliśmy, że ta definicja jest spełniona. Zatem z definicji Cauchy'ego granicy dostajemy, że granica funkcji f w punkcie 0, 0 jest równa 0, czyli równa f od 0, 0. Stąd f jest ciągła w punkcie 0, 0. Tutaj skorzystaliśmy z charakteryzacji ciągłości poprzez granicę funkcji. Mamy do obliczenia kolejną granicę. Tutaj postąpimy następująco. Załóżmy na początek, że granica istnieje i jest równa g. Zakładamy, że granica istnieje, równa się pewnej liczbie i tą liczbę oznaczymy przez g. Rozważmy teraz dwa ciągi. 0, 1 enta oraz 1 enta, 0. Oczywiście
oba te ciągi zbiegają do punktu 0,0. Zobaczymy, do czego zbiegają wartości funkcji obliczone dla wyrazów tego ciągu. I tak, jak za x we wzorze na funkcję wstawimy 0, zaś za y wstawimy jedną entą, to dostaniemy, że f od x n y n jest stale równe 0, a więc ciąg zbiega do 0. Podobnie dla drugiego ciągu dostajemy, że f od x n prim y n prim jest stale równe 1, więc zbiega do 1. Dostaliśmy więc, że granica g jest jednocześnie równa 0, jak i 1. To wynika wprost z definicji Heinego granicy oraz naszego założenia. Sprzeczność dowodzi, że założenie o istnieniu granicy było fałszywe, ponieważ wiemy, że 0 jest różne od 1, a więc granica nie istnieje. Kolejna granica do obliczenia. Przekształćmy to wyrażenie. W pierwszym kroku pomnóżmy licznik i mianownik przez, jak to się czasem mówi, sprzężenie mianownika, czyli zaznaczony na niebiesko czynnik. Wtedy mianownik staje się równy jednemu z czynników w liczniku. Tutaj równe wyrazy są zaznaczone jednym kolorem. Po skróceniu ich dostajemy wyrażenie ciągłe, które jest już określone w punkcie 0,0. Wstawiając za x i y 0, dostajemy granicę równą 2. Tutaj znów wykorzystaliśmy twierdzenie mówiące o tym, że jeśli funkcja jest ciągła w punkcie, to zbiega do wartości w tym punkcie, czyli o charakteryzacji ciągłości poprzez granicę. I ostatnie zadanie, ostatnia granica do policzenia. Mamy funkcję f zdefiniowaną tutaj, wzorem, takim ułamkiem dosyć skomplikowanym, i liczymy jej granicę w punkcie 0,0. Najpierw pomnóżmy licznik i mianownik przez wyrażenie x kwadrat plus y kwadrat do kwadratu, czyli wyrażenie zaznaczone na niebiesko, i zapisujemy f jako iloczyn funkcji g i h. Teraz zauważamy, że wyrażenie x kwadrat plus y kwadrat się powtarza w definicji funkcji g i możemy zapisać, że g jest funkcją złożoną. G od x, y równa się alfa od x kwadrat plus y kwadrat, gdzie alfa od t równa się e do minus 1 przez t kwadrat. Granica funkcji alfa w 0 plus, czyli granica takiego ułamka, jest równa granicy takiego ułamka. Dokonaliśmy tutaj zamiany zmiennych s równa się 1 przez t. Teraz, korzystając dwa razy z twierdzenia de L'Hôpitala, dostajemy, że granica jest równa 0. Oczywiście wyrażenie x kwadrat plus y kwadrat, gdy x, y zbiega do 0, zbiega do 0 z prawej strony. A zatem g od x, y, które jest równe złożeniu alfa i funkcji x kwadrat plus y kwadrat, zbiega do 0. Skorzystaliśmy z twierdzenia o granicy funkcji złożonej, które znamy dla funkcji o argumentach rzeczywistych i które jest również prawdziwe w naszym przypadku. Zajmijmy się teraz drugim wyrażeniem. Okazuje się, że h jest ograniczona przez 2, co można wykazać, korzystając z nierówności. 2 razy x kwadrat plus y kwadrat jest większe równe od x kwadrat plus y kwadrat do kwadratu, którą to nierówność łatwo dowieść po skorzystaniu ze wzorów skróconego mnożenia na kwadrat sumy i potem różnicy. Stąd f jest iloczynem dwóch czynników, z których jeden zbiega do 0, a drugi jest ograniczony, z czego wynika, że f od x, y zbiega do 0. Ktoś może zapytać, skąd wiedzieliśmy, by na początku pomnożyć i podzielić przez wyrażenie zaznaczone na niebiesko? Otóż wymaga to trochę doświadczenia. Zauważmy, że funkcja f w formie wyjściowej zawiera w sobie dwa różne wyrażenia, sumę kwadratów i sumę czwartych potęg. To utrudnia trochę rozumowanie, dlatego przemnożyliśmy i podzieliliśmy przez x kwadrat plus y kwadrat. Można pytać dalej, dlaczego nie pomnożyć i podzielić po prostu przez x kwadrat plus y kwadrat, tylko rozpatrzyliśmy x kwadrat plus y kwadrat do kwadratu. Otóż wtedy g również zbiegałoby do zera, jednak funkcja h nie byłaby ograniczona i nie moglibyśmy z tego powodu wnioskować o wartości granicy. Proponuję przeliczyć to sobie. Można też dla wprawy pomnożyć
i podzielić przez x kwadrat plus y kwadrat do trzeciej potęgi. Wtedy g będzie również zbiegało do zera. Aby to wykazać, trzeba będzie skorzystać z twierdzenia de L'Hôpitala trzy razy. Natomiast h będzie nie tylko ograniczone, ale będzie zbiegać do zera. Będziemy mieli wtedy iloczyn dwóch funkcji zbieżnych do zera, czyli to rozumowanie też będzie nas prowadziło do celu. To wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia!